Ten ruch, który tutaj wykonywałem i pokazywałem, jest dosyć, jest sztucznym. Gdybyście się przyjrzały dokładnie, to byście zauważyli, że przesunąłem lewe biodro do przodu, bo też trzeba troszeczkę poruszać biodrami przy tym ruchu. Teraz, za chwilę, poćwiczymy sobie pewien schemat ruchowy, a potem zastosujecie go przy zagrywce. Jak to wygląda? Wiemy już, że ustawiamy się w tej odległości, że lotka ma padać na przedłużenie rakiety, ale co dalej? Pozycja zasadnicza, tej lotkę, trzymam lotkę, rakietą dotykam albo prawie dotykam lotkę. Popatrzcie, moje przedramię dotyka ramienia, łokieć jest opuszczony. Nie trzymam tak rakiety. Swobodnie opuszczony łokieć. Cały ten aparat mięśniowy, wszystkie mięśnie palców, ręki, przedramienia, ramienia są luźne. Nigdzie niczego nie wyciskam. Żadnych szoków. To jest wszystko luźne. Jak to będzie wyglądało? W tym ćwiczeniu, które za chwilę będziemy robili, to będzie pozycja 0. Ruchem numer 1 będzie cofnięcie prawego biodra do tyłu i równoczesne odłożenie przez wykonanie takiego ruchu ramienia z rakietą do tyłu. Pokazując razem, biodro i ręka to jest ruch numer 1. Prawe biodro cofnąłem do tyłu. Teraz uważajcie, będą dwa ruchy równocześnie. Lewe biodro do przodu i ramię z rakietą opuszczone do kolana nogi zakrocznej, mojej prawej. To będzie 2. Faza 3 to będzie przesunięcie przedramienia, uderzenie lotki i wyciągnięcie rakiety z ramienia z rakietą nad lewy wark. Czyli to będzie 0, 1. Przepraszam, zapomniałem o czymś. Jeszcze raz. 0, 1, biodro do tyłu, 2, poszło lewe biodro do przodu, 3, to jest ważne, prawe biodro do przodu, 4, uderzenie, tak? 0, 1, prawe biodro do tyłu i ręka z ramieniem prostowana. 2. Lewe biodro do przodu, a rakieta z ręką upada. 3. Prawe biodro do przodu. 4. Uderzenie. I ręka wychodząca gdzieś na górę. I potem wracamy do sali. Lotki proszę zostawić. I proszę ustawić się tu przy tej chwili. 1, 2, 3. Zero. Tak. To jest tak. Powodnie prosto stoję. Plecami do linii środkowej. Noga pod kątem 45 stopni.
łokieć niżej, łokieć, łokieć niżej. O tak, spokojnie, już leci, leży, o, tak, leży. Ten łokieć jest swobodnie opuszczony, a nadgarstek może być lekko ugięty. Tu jest to, prawda? Stój prosto, prosto, prosto. Jesteś luźny, prosta. Bliżej. O tak. O tak. I ręka też bliżej. Dwa, lewe biodro do przodu i opuszczenie rakiety. Trzy, prawe biodro do przodu. Cztery, uderzenie. Nadgarstek. Wróćcie do zera. Biodro. Biodro. Jeden, to jest koło.
Pamiętaj o biodrach.